Pomysłodawcami utworzenia galerii są mieszkańcy Szklarskiej Poręby, którym zależy na rozsławieniu walorów turystycznych miasta. Wspólnie z pracownikami Miejskiego Biura Informacji Turystycznej zainteresowali ideą program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w centralnym punkcie miasta galeria została uroczyście otwarta. Takie skwerki są potrzebne w każdym mieście, nie tylko w naszej Szklarskiej Porębie. Będą przyciągały ludzi, celem tego jest... Są imprezy cotygodniowe w okresie letnim. Właścicielem pierwszych sławnych ust, których odcisk dzisiaj odsłonięto, jest dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Kaczkowski. Wkrótce umieszczone tam zostaną odlewy ust jego redakcyjnych kolegów Barbary Marcinik, Marka Niedźwieckiego i Henryka Sytnera. Teraz to są miłe wrażenia, ale przed chwilą czułem się, jakbym był duszony. Wiedziałem, że można gips założyć w różnych miejscach, ale że można założyć gips na usta, to się dopiero dowiedziałem tutaj w Szklarskim. Operacją zdejmowania odcisków najbardziej zaniepokojeni byli wielbiciele talentu Marka Niedźwieckiego i prowadzonej przez niego listy przebojów. Czy jest szansa, że kolejne notowanie listy przebojów odbędzie się? Na utrwalenie podobizny swoich ust mogą liczyć osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozsławienia walorów Szklarskiej Poręby. Thank you.